Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa to wielka, licząca 26 tysięcy osób rodzina, zamieszkująca w 9217 lokalach mieszkalnych, zlokalizowanych w 218 budynkach wielorodzinnych. Ta społeczność tworzy organizm, który rozwija się i funkcjonuje od 60 lat. 6 września 1958 roku z inicjatywy pracowników Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego SIRA zarejestrowano robotniczą spółdzielnię mieszkaniową Dziewiarz. 10 kwietnia 1959 roku na wniosek 17 członków założycieli zarejestrowano ogólnomiejską spółdzielnię pod nazwą Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa. W 1965 roku ze względów organizacyjnych i ekonomicznych postanowiono połączyć spółdzielnie i przyjąć za datę powstania datę rejestracji robotniczej spółdzielni mieszkaniowej Dziewiarz. Pierwszy budynek wielorodzinny spółdzielnia wybudowała w 1960 roku przy ulicy Mickiewicza 19. Dwa lata później powstały dwa kolejne bloki przy ulicy Mickiewicza 17 oraz pięciokondygnacyjny dom przy ulicy Warckiej 4, który nazywano punktowcem. Uznany za najładniejszy budynek mieszkalny w mieście, nazwany został przez łódzką prasę Misterem Sieradza. W latach 60. XX wieku zbudowano pierwsze bloki osiedla Polna Północ oraz bloki w Szatku, Warcie i Złoczewie. Ale głównym placem budowy był Sieradz. Na początku lat 70. już 20% sieradzan mieszkało w zasobach SSM. Największy rozwój spółdzielni przypadł właśnie na lata 70., co miało związek z wprowadzeniem technologii wielkiej płyty oraz z tym, że Sieradz został stolicą województwa. Budowano nowe bloki, powstawały nowe osiedla. Dzięki inwestycjom SSM w połowie lat 80. województwo sieradzkie przodowało w kraju pod względem budownictwa mieszkaniowego. To w tym dziesięcioleciu powstały osiedla Jaworowe, Kasztanowe i Klonowe. Zbudowano pierwsze w Sieradzu bloki 9- i 11-kondygnacyjne. W latach 90. skończył się boom budowlany. Powrócono do tradycyjnych technologii, czego świadectwem są uzupełnienia zabudowy na osiedlach Klonowe 2 i Centrum. Pod koniec XX wieku w zasobach SSM mieszkało już blisko 65% sieradzan. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa aktywnie włączyła się w procesy zmian po 1990 roku. I to na bardzo różnych polach. Była między innymi współtwórcą Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Unia Spółdzielców, uczestniczyła w tworzeniu firmy ubezpieczeniowej Filar, a niedawno przystąpiła do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Świadoma swojej roli w społeczności miasta, Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa od początku uczestniczy w jego życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym. Jednym z przykładów jest Spółdzielczy Dom Kultury, w którym od 36 lat tysiące sieradzan, nie tylko członków spółdzielni, realizuje swoje pasje, rozwija zainteresowania i talenty. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa nadal się rozwija, buduje, wprowadza innowacje dla wygody mieszkańców i sprawniejszego funkcjonowania. Jest ważną częścią miasta i zapewne będzie nią przez kolejne dziesięciolecia.